wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Urbańczyk i wspólnie z cyklu spotkań, w cyklu programów będziemy Was prowadzili przez ten nieco skomplikowany, ale jednocześnie bardzo potrzebny świat techniki. Dziś jest tutaj obok mnie na kanapie Michał Szulborski, przedstawiciel firmy Etipolam. Witaj Michale, cześć. Witaj na mnie. Nie wiem czy wiesz, ale produkt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, a dokładnie jego nazwa, to tak naprawdę brzmi jak takie wyzwanie językowe dla cudzoziemca. Wyłącznik różnicowo-prądowy. Ciężkie do powtórzenia. Tak jest, no jest to dość długi wyraz, tak? No, dość skomplikowany, tak? Ale zaszyta jest w nim tak jakby jego cech, tak? Zasada działania de facto, tak? No to w takim razie słuchaj, wyłącznik różnicowo-prądowy. Co to jest i do czego służy? Wyłącznik różnicowo-prądowy jest to wyłącznik, który pozwala nam na tak jakby monitorowanie i pomiar prądu różnicowego, który może pojawić się w zabezpieczonym obwodzie, tak, przez ten wyłącznik. Prąd różnicowy, który mierzymy, tak, jeżeli jego suma geometryczna wynosi 0, tak, no to wyłącznik nie działa, czyli jest wszystko ok. W chwili pojawienia się prądu różnicowego rejestruje to nasz układ elektroniczny i przekazuje sygnał do wyzwalacza. Tak? No poczekaj, to w takim razie, jeżeli możesz tak nieco wprost, czyli jeżeli ilość prądu, który wpływa i wypływa jest różna, to wówczas zadziała nasz wyłącznik. Tak? Tak jest. Czyli jest to forma zabezpieczenia. Tak jest, dokładnie. I wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być wykorzystywane do ochrony przeciwporażeniowej, na przykład przy uszkodzeniu jakiegoś urządzenia. Może być to stosowane przy ochronie przeciwporażeniowej uzupełniającej. Tak? W chwili na przykład, jeżeli mamy jakieś urządzenie, powiedzmy pralkę w łazience czy jakiekolwiek inne urządzenie, podstawową ochroną jest jego obudowa, tak? A tym uzupełnieniem jest właśnie wyłącznik różnicowo-prądowy, który w chwili pojawienia się właśnie prądu różnicowego, inaczej mówiąc prądu upływu, po prostu działa. Skupmy się na tej funkcji ochronnej, bo tak jak powiedziałeś, są dwie. Pierwsze ochrona przeciwporażeniowa, tak. I druga ochrona przeciwpożarowa, tak? Tak. No to w takim razie, jeżeli chodzi o ochronę, czy to powinno być główne zabezpieczenie, czy jest jedynie tylko i wyłącznie dodatkiem? Powtórzmy to po raz kolejny bardzo wyraźnie. Jest to uzupełnienie, tak jakby, tak? Głównym zabezpieczeniem są, powiedzmy, w zabezpieczanym obwodzie wyłączniki, tak? Które posiadają wyzwalacze zwarciowe, powiedzmy przeciążeniowe, a wyłączniki różnicowo-prądowe są tak jakby uzupełnieniem tej ochrony, gdzie zabezpieczają nas przed prądami upływu, prądami różnicowymi, których normalnie wyłączniki nadprądowe, powiedzmy, nie wykrywają i nie działają po prostu na te prądy, bo są zbyt niskie. My tak dosyć luźno podchodzimy do tego tematu, śmiejąc się, aczkolwiek jest to bardzo ważne, aby tego typu zabezpieczenie funkcjonowało, bo oprócz tej właśnie ochrony przeciwporażeniowej ma również spełniać funkcję przeciwpożarową. Tak jest. Wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być stosowane jako taka właśnie ochrona przeciwpożarowa w sytuacjach, załóżmy, że też uszkadza się jakieś urządzenie, bądź, nie wiem, w przewodzie, nie wiem, zdarta jest izolacja, tak, która dotyka, nie wiem, jakiegoś metalowego elementu i pojawia nam się prąd upływu, tak. I w tej sytuacji, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie dotyka tego, tak, no bo jeżeli standardowo dotykamy jakieś urządzenie i przepływa przez nas prąd upływu i nas razi, tak, a w sytuacji właśnie tutaj, odnosząc się do ochrony przeciwpożarowej, może być taka sytuacja, że właśnie ten przewód dotyka jakiegoś elementu i pojawia się jakieś iskrzenie, tak, tego typu rzeczy, które mogą powodować zainicjowanie pożaru, tak. I tutaj te wyłączniki różnicowo-prądowe pozwalają na to, żeby właśnie w tych sytuacjach pojawienia się takiego prądu upływu, tak, czyli generowania się tego prądu różnicowego, po prostu zadziałać i też ten obwód zabezpieczany wyłączyć, tak, do pojawienia się osoby technicznej, która po prostu zidentyfikuje problem i się nim zajmie. I się nim zajmie, krótko mówiąc. Jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych? Znaczy tak, taką podstawową kwestią, gdzie nie można stosować wyłączników różnicowo-prądowych, są to sieci TNC.
Są to na przykład instalacje tak jakby specjalne, tak bym tu powiedział, powiedzmy wojskowe, szpitalne, tak, jakieś trakty operacyjne. Ale w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu to powinna być tak naprawdę, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo, podstawa. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o nasze codzienne życie, nasze codzienne zabezpieczenie, tak, FIP jest to nasza, są to te wyłączniki, jest to nasza najnowsza seria wyłączników różnicowo-prądowych. Mamy ją wdrożoną do sprzedaży przeszło 2 lat. Zastąpiła naszą serię wyłączników EFI. I tak, no tutaj, tak jak widzimy, wyłączniki różnicowo-prądowe ogólnie projektuje się tak, żeby zapewniały ochronę IP20, czyli muszą być tak skonstruowane, żeby, tak jak widzisz, mamy tutaj terminale, no niby chcę je dotknąć, ale nie mogę, tak? Czyli tutaj no ciężko mi się dotknąć. Tak samo tutaj, no muszę się dobrze postarać, żeby dotknąć tutaj z zacisków tego wyłącznika. W jaki sposób są produkowane wyłączniki w firmie Etipola? Znaczy, jeżeli chodzi o produkcję, tak, to chciałbym się pochwalić, że nasze wyłączniki różnicowo-prądowe są produkowane na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Tak? No jest to tak jakby high level, jeżeli mówimy o produkcji wyłączników. Tak? No nie ma tutaj żadnego ręcznego montażu, tak, który może wprowadzać jakieś, powiedzmy, błędy, może powodować jakieś niedolutowania wewnątrz jakichś przewodów, tego typu rzeczy. Każdy lut nasz, który tam tworzymy, tak jakby zarówno w płytce PCB, czy na zaciskach naszych wyłączników, jest sprawdzany optycznie, gdzie każde wykonane zdjęcie, tak wykonywane jest zdjęcie i później jest analiza tego zdjęcia przez komputer, tak? I tutaj nie ma mowy o żadnej, nie wiem, jakiejś zimnym lucie, tak, czy tego typu rzeczy. Także myślę, że to istotne, tak? Idąc dalej, każdy element tego wyłącznika, czy to obudowa, czy dźwignia, czy terminal, płytka PCB wewnątrz zainstalowana, przekładnik Ferrantiego, każdy element jest również sprawdzany, bądź to optycznie, bądź jakąś inną metodą, która pozwoli nam na etapie jeszcze przed montażem wadliwą część, element po prostu odrzucić. Tak? I tutaj myślę, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego produktu, no jest ona bezprecedensowa. No rzeczywiście, to można zawrzeć w 3 słowach: wiedza, precyzja i zaangażowanie. Dokładnie. To w takim razie jeszcze tak, gdybyś mógł od siebie powiedzieć, dlaczego właśnie produkty Etipola? Znaczy tak, jeżeli chodzi o całą gamę tak jakby naszych wyłączników różnicowo-prądowych, ale też innych produktów, tak? No zarówno w nasz dział R&D, który cały czas się powiększa, który tak jakby dba nad tym, żeby te produkty były jak najlepsze, żeby spełniały swoją funkcję, żeby zabezpieczały nasz dom, nasze tak jakby budynki użyteczności publicznej, tak, no one muszą działać, tak, także tutaj no nie ma możliwości, żebyśmy nie podchodzili do tego z zaangażowaniem. No to jest tak jakby podstawowy warunek, gdzie każdy z nas musi, mówię tutaj właśnie tak jakby o zespole ETI, każdy z nas po prostu podchodzi do tego z zaangażowaniem, z jakąś taką odpowiedzialnością, tak, no bo to nie jest, nie wiem, zrobienie zabawki czy czegoś, tak, no to urządzenie po prostu zabezpiecza nasz dobytek, nasze mienie, także tutaj nie ma mowy o jakiejś niedokładności, o jakiejś złej jakości czy tego typu rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu, w którym będziecie dowiadywali się nieco więcej na temat techniki, która jest tak obecna na co dzień w naszym życiu. Asaj. Kompleksowo i profesjonalnie. Polecam. Dominik Strzelec.